Drugi dzień 24 dni Stebnej. Bardzo się cieszymy, że w końcu udało się spotkać i zorganizować. Tym bardziej, że dni Stebnej od lat kojarzą się z wyborami najpiękniejszej góralki. W tym roku zgłosiło się 10 pań, 10 kandydatek z Trójsi Beskidzkiej, ale także reprezentantek Śląska Cieszyńskiego. No i oczywiście Zaolzia. Mamy też reprezentantkę Bukowca. Dziewczyny wychodziły w czterech wejściach, w różnych kreacjach letnich, wizytowych, wieczorowych, no ale wszyscy zawsze czekają na to ostatnie wejście. Kany się prezentują w strojach góralskich. No już lada moment dowiemy się o tegorocznej zwyciężczyni najpiękniejszej góralki, ale oprócz tego jury przyznaje także nagrody Miss Publiczności, Miss Warkocza i Miss Uśmiechu. Wszystkie są piękne, wszystkie rządzą po naszemu, każda się jeszcze coś się uczyła, szukała stroju, także mamy nadzieję, że tak samo dla nich będzie to piękna przygoda, jako dla nas, dla publiczności i organizatorów, którzy na nich patrzymy. Jury tradycyjnie wspiera nas pani Lucyna z agencji Grabowska Models, która też pełni taką pieczę nad całym konkursem. Ona jednak wie najbardziej, na co zwrócić uwagę i jak ta góralka, modelka powinna wyglądać, ale od stroju, od tej gwary, od właśnie tego, co tradycyjnie w Beskidzie Śląskim mamy, także dyrektor Ośrodka Kultury Wistebnej Łucję Dusek, jest pani wójt Łucja Michałek, jest również pani sołtys z Jaworzynki, także górali nie brakuje i na pewno góralka zostanie wybrana. Drodzy Państwo, a teraz ta chwila, na którą wszyscy czekamy, tegoroczną najpiękniejszą góralką roku 2021 zostaje fanfary. Pani wójt do przodu jeszcze, tak, żeby to zdjęć było widać. Pięknie, Martyna. Zapraszamy.